Polskim Radiu Szczecin, monitory i telewizory do 2009. Nasz konkurs się jeszcze nie skończył. Przypominam, że cały czas jest aktualne pytanie dla telefonujących. 091 423 0050, ponieważ mieliśmy pewne perturbacje w związku z telefonem. i Niektórzy z naszych słuchaczy nie mogli się dodzwonić, więc jest jeszcze szansa. Pytanie, jak brzmi Panie Sławomirze? Pytanie jest proste. Generalnie chodzi o sprawę serwisową dotyczącą monitorów sprzedawanych przez firmę LG. Chodzi o ilość wypalonych pikseli. Jaka jest, dozwolona, jaka jest dozwolona i jaka upoważnia do wymiany w ciągu miesiąca od daty zakupu? Telefon do Studia 091 423 0050 już dzwoni, za chwilę będziemy odbierać. Mówiliśmy o telewizorach i mówiliśmy o monitorach. Pan Wiesław jest od telewizorów, pan jest od monitorów. Tak, pan jest od monitorów i każdy z panów specjalizuje się w swojej. Swojej specjalności. Każdy z panów jest specem w swojej dziedzinie, ale jak się okazuje, telewizory muszą pod pewnymi względami spełniać mniej wyśrubowane parametry, jak monitory, prawda? Bo nie szłoby pracować przed takim monitorem. Tak, tutaj na samym początku audycji wspomnieliśmy o tym, że e, wiele z tych dwóch produktów e, łączy e, jednak wypadałoby też powiedzieć, że oprócz tego, że są, są rzeczy, które łączą te dwa produkty, to jeszcze są rzeczy, które dzielą. Tutaj każdy z użytkowników monitora doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że duży monitor umożliwia pracę z bliskiej odległości przy tym monitorze. Gdzie duży telewizor, jeżeli chcemy pracować przy dużym telewizorze, pomijam fakt jakości obrazu wyświetlanego przez duży telewizor. To jeszcze jest to, że fizycznie człowiek może mieć kłopot, aby przy 32 calach, przy 42 calach wysiedzieć 30 minut i pracować przy 30 minutach. Także tutaj czasami klienci zadają pytanie przy kupnie monitora, dlaczego 27 cali monitor LCD kosztuje przysłowiowe 1700 zł, a 32 cale monitor, LCD, telewizor LCD kosztuje, przypuśćmy tam 1700 zł jest różnica. Dość duża w calach, a cena jest praktycznie zbliżona. Ale tutaj ten, ten monitor, mimo wszystko, jest troszkę innym produktem, troszkę inaczej technologicznie. Czyli szczegół tkwi w matrycy. Szczegół tkwi w matrycy, w elektronice, i, i, i tutaj nie ma tego takiego stosunku ceny do cali, jak w przypadku telewizorów LCD. Także jak my. Druga różnica jest też taka, że jak pan Wiesław powiedział o dużych telewizorach, to mam na myśli nie 32, tylko 42, 47 i, da, i wyżej, a jak ja mówię o dużych monitorach LCD, to myślę o 24 czy 26, także to też jest taka... Czyli to pojęcie taka... duży u panów jest troszeczkę inne, tak? <noise> tak. Natomiast jak pan sądzi, czy jeszcze będzie wzrastała rozdzielczość możliwości monitorów komputerowych? Monitory komputerowe są o tyle nam bliższe, bo one są bliższe i, przez, i w przenośni, i w praktyce przed monitorem siedzimy w granicach ja wiem, 50-60 centymetrów. To jest taka odległość. Telewizor powinien się oglądać z większej odległości. Czy jeszcze ta rozdzielczość będzie rosła? Czy będą jeszcze takie potrzeby? Może inaczej. Czy rynek zgłasza zapotrzebowanie na coś takiego? No, rynek fizycznie i też marketingowo dobija się cały czas do standardu Full HD. Przy monitorach natywna rozdzielczość Full HD występuje w monitorze 23, 24 cale i wyżej. Także praktycznie duża część już tych monitorów te tak zwane Full HD ma, czyli tą rozdzielczość 1920 na 1080 te monitory osiągają. Chodzi mi o rozdzielczość nominalną do danego, do danego modelu. W ofercie i na rynku są już monitory, które 22-calowe, które pozwalają na oglądanie nam bez interpelacji tak zwanego Full HD. Także tutaj dochodzimy do tej wysokiej rozdzielczości, i jakby tutaj większego zapotrzebowania na to, aby zwiększać tą rozdzielczość, praktycznie nie, ma. praktycznie nie ma. Czy można powiedzieć, że monitory, które mają dużą przekątną, to już tak na dobrą sprawę bez problemu spełniają warunki związane z odbiorem, związane z odbiorem właśnie telewizji wysokiej rozdzielczości? Tak, tak. Nie ma, żadnego, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby, aby o tych urządzeniach mówić, że są to urządzenia do odbioru sygnału wysokiej rozdzielczości. Co prawda, w przypadku monitorów mamy tą możliwość użycia rozdzielczości interpelowanej i możemy sobie zawsze przeskalować na wyższą rozdzielczość, ale ta natywna rozdzielczość Full HD, w, w części monitorów, jest już osiągana. I, i, i bardzo fajnie, bardzo fajnie to się sprawdza i niekoniecznie musi być do Full HD 32, 42 cale wystarczy 22, 23 cale, aby cieszyć się rozlicznością Full HD. To w tym momencie ucieszą się ci, którzy mają małe mieszkania i nie zmieści się im taki duży telewizor, ale mają dobry monitor komputerowy, prawda? Tak, tutaj jak najbardziej każdy producent idzie w tym kierunku, aby te monitory były coraz większe, żeby to były monitory Full HD. Tutaj w przerwie też opowiadałem o tym, że my tych monitorów dużych nie widzimy, ale jeżeli e, pójdziemy na targi gier, czy na jakąś jakieś game arena, to widzimy jak ludzie grają na monitorach 26 sali i większych i to naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, czyli wszelkie, jako, jako centrum rozrywki, jako e, monitor do gier, duże monitory jak najbardziej się sprawdzają.